Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z cyklu Warsztaty z piosenką dla dorosłych. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć pewną piosenkę, którą wspólnie z grupą wokalną wybraliśmy na zajęciach, które odbywały się, no oczywiście, w czasie rzeczywistym, a nie online. A jest to piosenka zatytułowana Konik na biegunach z repertuaru Urszuli. Akurat mówię o tym repertuarze Urszuli, ponieważ no, ta wersja jest bardziej taka rockowa, bardziej taka zadziorna. No i o to w gruncie rzeczy w tym chodzi, żeby była w tym energia. Czy ktoś lubi muzykę rockową bardziej, bądź też mniej, no to już jest jakby inna sprawa, ale takiego typowego rockowego utworu jeszcze tutaj nie mieliśmy na naszych zajęciach. Oczywiście my tutaj w takiej formie jakby nie uzyskamy bezpośrednio tego zadziora tak zwanego rockowego, bo przy akompaniamencie fortepianu, no to nie będzie to aż takie rockowe. Ale sam sposób zaśpiewania na pewno powinien być nieco taki bardziej mocniejszy, z większym tak zwanym pazurem, jak to się popularnie mówi, żeby to nie było takie łagodniutkie, bo to przecież nie jest ballada, tylko konkretny, taki mocny, rockowy utwór. Ale zanim przejdziemy do tego tematu i prześledzenia oczywiście całego utworu od początku do końca, to zachęcam Państwa do tego, abyście Państwo robili sobie przed takim śpiewaniem, przed takimi zajęciami taką krótką rozgrzeweczkę. Te oczywiście ćwiczenia są umieszczone na zajęciach, które były zamieszczane już dużo, dużo wcześniej. Proszę sobie po prostu tam zajrzeć. Ci, którzy nie do końca pamiętają, co tam było ciekawego na tych ćwiczeniach. Wszystkie te takie proste, podstawowe ćwiczonka, bo naprawdę wystarczy wykonać kilka tych ćwiczeń, żeby no, po pierwsze śpiewało nam się lepiej, po drugie, żebyśmy czuli się po prostu bardziej tak rozluźnieni. Tak? Dlatego zachęcam do wykonania tych kilku, takich naprawdę kilku ćwiczeń. Wiem, że nie wszyscy chcą je wykonywać, bo chcą od razu śpiewać, bo po co tam ćwiczenia jakieś rozgrzewające, aparat, tak? Ale naprawdę warto, warto chociaż dosłownie kilka minut poświęcić na tą rozgrzewkę. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. A teraz przechodzimy już do utworu Konik na biegunach. Prześledzimy sobie oczywiście całą tą piosenkę od początku do końca. Ten utwór również, jak zdecydowana większość, posiada wstęp. Ten wstęp jest stosunkowo krótki, oparty na takim konkretnym takim tak zwanym riffie gitarowym w tym klimacie rockowym. Mamy wstęp, potem będzie zwrotka, potem będą refreny. Konstrukcja tego utworu nie jest bardzo skomplikowana. W gruncie rzeczy tak naprawdę są zwrotki, refreny. Czy one się czymś różnią? Przekonamy się w trakcie poznawania tego utworu, w trakcie tego procesu przejścia od samego początku do końca. Posłuchajcie Państwo, jak zatem wybrzmiewa sam wstęp utworu. Taki króciutki wstęp oparty o taki właśnie riff gitarowy, mocne zagranie. I to tyle w kwestii wstępu. Ten riff tak zwany będzie się pojawiał oczywiście tutaj częściej zdecydowanie w tym utworze. Ale to już będzie w ramach takiego łącznika między refrenem a kolejną zwrotką. Posłuchajcie zatem Państwo, jak powinna zabrzmieć melodia pierwszej zwrotki. Thank you.
Tak wybrzmiewa melodia pierwszej zwrotki, proszę Państwa, tak? Może troszeczkę jeszcze zwolnię, żeby łatwiej było Państwu prześledzić tą melodię, tak? Tutaj ta końcóweczka jest taka na tej sylabie on, taki ornament. To nie jest taki stały dźwięk tutaj. O, tak, Państwo zaśpiewacie na jednym dźwięku, też nic złego się nie stanie. Ale Urszula śpiewa tam taki właśnie, taki ornamencik. O, tak, o, to jest pół ton w muzyce, pół tonu. Wyżej, pół tonu niżej i wyżej. Tak? W ten sposób jakby kształtuje się tutaj ta melodia pierwszej zwrotki. I po pierwszej zwrotce przechodzimy do refrenu. Posłuchajcie Państwo, jak brzmi refren tej piosenki. Tak brzmi prawidłowo, oczywiście śpiewany przez Urszulę refren, tak? Jeżeli troszeczkę za szybko było, to mogę troszeczkę jeszcze zwolnić, czyli... I powtórka. I przechodzimy do zwrotki drugiej. Posłuchajcie Państwo, czy zmieniło się coś w tej drugiej zwrotce, w melodii, czy tak naprawdę ta melodia jest prowadzona dokładnie w taki sam sposób, jak w pierwszej zwrotce. Druga zwrotka, proszę Państwa, jak się jej tak po prostu słucha, czy w formie tej melodii, którą grałem, czy w formie też śpiewanej w oryginale, to brzmi bardzo, bardzo podobnie, ale jest tam troszeczkę takich niuansów, może to troszeczkę wolniej też zagram. Malutkie takie
drobne niuanse są w drugiej zwrotce, tak? Dlatego też wolniej Państwu zagrałem tą drugą zwrotkę, żebyście Państwo sobie dobrze nasłuchali tej melodii i mogli podążać za tą melodią w drugiej zwrotce. Przed nami kolejny refren. Czy tu się coś zmieniło? Zobaczmy, sprawdźmy. Czyli refren się nie zmienia. Refren jest niezmienny i bardzo dobrze, bo refren rzeczywiście powinien być i wpadający w ucho, i nie powodujący jakiegoś zakłopotania, że drugi refren jest inny albo trzeci jest inny. Tak, tu to jest muzyka popularna, muzyka rockowa i dobrze jest, jak rzeczywiście możemy zapamiętać raz i porządnie melodię, przede wszystkim refrenową. Także jest ona taka sama. A zobaczmy, co się w takim razie dzieje w zwrotce trzeciej, jeżeli chodzi o warstwę melodyczną. Tutaj rzeczywiście troszeczkę też różni się ta trzecia już zwrotka i to jest tak troszeczkę wyczuwalne, tak? Też może troszkę wolniej jeszcze zagram. Zwłaszcza tutaj teraz. Tutaj też są triole. Muzycznie to są triole. To są muzycznie triole. Tak to się nazywa. Tak? Czyli takie troszeczkę takie rozciągnięte. Na plecach, tak? Na plecach przyniosłeś go tu. Na plecach przyniosłeś go tu. Triolujemy. Po prostu wartości rytmiczne triole. Tak to się nazywa. No i znów mamy refren. Myślę, że refren raczej się tutaj nie zmienia, ale może sprawdźmy, czy faktycznie się zmienia, czy się też nie zmienia. Czyli rzeczywiście refren jest taki sam w każdej powtórce. Tutaj się refren absolutnie nie zmienia. To już rzeczywiście jest jakby końcowa część utworu, ponieważ jest zwrotka, refren, tak? Czyli koniec na biegunach, druga zwrotka, refren i trzecia zwrotka i refren jakby końcowy. Na końcu oczywiście te refreny mogą być jak najbardziej powtórzone 2-3-krotnie,
To już zależy od jakby no, naszej własnej interpretacji i jakby takiej potrzeby też powtórzenia częstszego, czy też niekoniecznie. No, ale dwukrotnie na pewno na koniec warto powtórzyć ten refren. Pozostaje mi dla Państwa teraz zagrać po prostu, nagrać taką fortepianówkę, taki podkład fortepianowy, żebyście Państwo mogli sobie po prostu cały ten utworek, jak się już nauczycie tej melodii, zaśpiewać właśnie z akompaniamentem fortepianu. Tak wybrzmiewa, proszę Państwa, cały ten akompaniament do tej piosenki. Tak, starałem się tak, proszę Państwa, tutaj zagrać nieco mocniej, żeby no, oddać chociaż odrobinkę ten charakter tutaj takiego rockowego grania. Mam nadzieję, że Państwo tutaj spokojnie sobie poradzicie i z tą tonacją, i jak dobrze się Państwo nauczycie tej melodii, bo ja rzeczywiście Państwu ją tutaj przedstawiłem od samego początku, tak? I pierwszą zwrotkę, i drugą, i trzecią, bo te melodie, one się tam delikatnie różnią. Jak dobrze Państwo się wsłuchacie, to usłyszycie, że są tam niuanse, że są tam pewne różnice między pierwszą, drugą i trzecią. Oczywiście nie na całej przestrzeni tych zwrotek, ale są tam takie momenty, drugi wers, trzeci wers,
troszeczkę inaczej ta melodia się tam układa, kształtuje. Wysłyszycie to Państwo dobrze, to mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo z takim akompaniamentem tutaj fortepianowym pięknie to wykonać. Mi pozostaje jeszcze dla Państwa nagrać całą piosenkę, już śpiewaną w formie tutaj akompaniamentu, który gram i śpiewu, który Państwu tutaj zaprezentuję. Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami na strych za misiem kudłatym poczłapią beztroskie te dni i nocami. Jednak wspaniały był on, konik z drzewa, koni na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozwami. Konik z drzewa, koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto, bez przerwy to trwa karuzela. Nie lalka, co łka, nie piłka, gdy gra, bez reszty twój czas dziś zabiera. Ulica szeroka, wystawa to tu, na chwilę przystajesz zdumiony. Uśmiechnij się więc i zawołaj, by wtedy, gdy na grzbiecie cię niósł konik, drzewa koni na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik z drzewa, koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Radosny to dzień, wspaniały to dzień, wracają z ołowiu żołnierze. Ze strychu znów tu, schodami aż tu, wracają, lecz już nie do ciebie. By ktoś tak jak ty, beztroskie miał dni, powrócił przyjaciel ten z wiosny. Dlaczego to każdy już powie, na plecach przyniesie go tu. Konik z drzewa, koni na biegunach, zwykła zabawka, mała huśtawka, a rozkołysze rozbawi. Konik z drzewa, koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Konik z drzewa, koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Konik z drzewa, koni na biegunach, przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Tak, to proszę Państwa, mniej więcej kształtuje się tutaj ten utworek. Starałem się Państwu pokazać, jak można po prostu zaśpiewać do takiego akompaniamentu z fortepianem, tak? Bo jest to troszeczkę inny jakby sposób takiego zaśpiewania niż z zespołem rockowym, który gra rockowo i po prostu ma to wtedy ten taki zadzior, tak? Z fortepianem też można zaśpiewać tak właśnie z takim tak zwanym zadziorem rockowym, bardziej tak ostrzej, tak? Ale no to jednak troszeczkę inny wymiar. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to dobiega ono końca. Mam nadzieję, że
spodobał się Państwu ten dzisiejszy wybór, czyli utwór, który Państwu zaprezentowałem, czyli Konik na biegunach z repertuaru Urszuli. No i oczywiście życzę Państwu tego, co tutaj właśnie w tekście, czyli przyjaciel wiosny, uśmiech radosny, każdy powinien go mieć. Ja Państwu życzę tego z całego serca, tego uśmiechu, żeby każdy z Państwa miał ten uśmiech na twarzy, zwłaszcza wtedy, kiedy śpiewa tą piosenkę, kiedy jest mu dobrze, kiedy na przykład ma akurat urlop, wypoczywa, ale stwierdził, że zobaczy, co tam ciekawego właśnie dzisiaj na zajęciach online'owych i może uśmiechnie się, kiedy właśnie usłyszy tą propozycję w postaci tejże piosenki. Życzę Państwu, tym oczywiście z Państwa, którzy wypoczywają, miłego wypoczynku, dużo radości i oczywiście śpiewania i uśmiechu na twarzy, tym, którzy są w pracy, to absolutnie po pracy, takiego rozweselenia w postaci właśnie śpiewania, bo ono daje dużo radości, dużo uśmiechu i przyjemności i z całego serca Państwu właśnie tego uśmiechu na twarzach życzę. A dziś już kończę i widzimy się w przyszłym tygodniu, natomiast jeżeli się podobało, to proszę oczywiście o łapki w górę, o lajki, że było fajnie, że było super i że chcemy więcej takich właśnie piosenek przebojowych, rockowych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę miłego, pięknego popołudnia i oczywiście dużo, dużo słońca i radości. Do zobaczenia.